Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Baborówka i zapraszamy na 10. edycję Festiwalu Jeździeckiego Baborówko. Wyjątkowe to zawody nie tylko z racji pięknego jubileuszu, ale przede wszystkim z racji odbywających się pierwszy raz w historii tych zawodów Mistrzostw Polski Seniorów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Startować w tych zawodach będzie Paweł Warszawski. Witam Cię, Pawle, na naszym komentatorskim stanowisku. Ale zanim rozmowa z Pawłem i zanim przybliżymy Państwu przebieg tej rywalizacji w konkursach międzynarodowych i w Mistrzostwach Polski, posłuchajmy dyrektora zawodów Henryka Święcickiego. Cieszymy się niezmiernie, że po raz kolejny tak dużo zawodników z całej Europy przyjechało tutaj do nas na zawody. 220 koni z 14 państw będzie walczyć przez 3 dni w konkursach międzynarodowych WKKW, a także po raz pierwszy w Mistrzostwach Polski Seniorów WKKW. 3 dni jeździeckich emocji. W pierwszym dniu tradycyjnie już próba ujeżdżenia, wymagająca, Pawle, bardzo konkurencja, aczkolwiek jeszcze spokojna, elegancka, dostojna, ale bardzo trudna. Bardzo trudna, tak, wymagająca, techniczna. Wiemy, ujeżdżenie to elegancja, to spokój, to precyzja, a tutaj w Baborówku w tym roku jeszcze jedna dodatkowy aspekt, z którym zawodnicy musieli sobie tutaj zmierzyć i sobie poradzić, czyli pogoda. Pogoda w piątek nas nie rozpieszczała. Opady deszczu jeszcze nie są tak dla koni, dla zawodników trudne, natomiast bardzo silny wiatr, no to duże utrudnienie, szczególnie podczas próby ujeżdżenia. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tymi warunkami jeden z faworytów, Andreas Dibowski, choć na tym koniu, na Wolfsmont, zdecydował się w ostatniej chwili na start w konkursie o randze trzech gwiazdek. Planował wystartować w dwójce. Tak, chciał startować w dwóch gwiazdkach, ponieważ ten koń jeszcze nie ma doświadczenia. Rozmawialiśmy nawet przed zawodami, zastanawiał się do ostatniego dnia, ale mówił, że ta forma tego konia w ostatnich dniach była bardzo, bardzo dobra, zadowalająca i dlatego zdecydował się na start w trzech gwiazdkach. To już jeden z reprezentantów Polski, Mateusz Kiempa na Lasban Radowicz. To jest koń Mateusza, można powiedzieć drugi w hierarchii, ponieważ ten pierwszy, z którym ma kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, które dodajmy po raz pierwszy w tym roku odbędą się w Polsce, w Szczegomiu, to klacz Grand Supreme. Ona akurat na ujeżdżeniu prezentuje się troszeczkę gorzej. Lasban może nie jest tak dobry wydolnościowo, natomiast jeśli chodzi o ujeżdżenie, o skoki, jest to koń obdarzony fenomenalnymi warunkami. Wspomniałeś o tych Mistrzostwach Europy. Rzeczywiście to jeden z tych zawodników, który ma kwalifikacje. Masz ją również ty. Poza tym jeszcze troje naszych reprezentantów. No i ważny sprawdzian dla was wszystkich właśnie podczas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko. Przyglądać się będą nie tylko kibice, których widzimy tutaj na trybunach, ale również oglądany wcześniej Andreas Dibowski, który przecież jest trenerem kadry polskich WKKW-istów. A to już Niklas Lindbeck na Plenty of Magic. Jeden z faworytów, możemy tak powiedzieć, utytułowany zawodnik, 17 w rankingu światowym obecnie. Świetny zawodnik, zawsze bardzo, bardzo dobrze prezentuje się właśnie między innymi w próbie ujeżdżenia, ale także w całych zawodach często odnosi ogromne sukcesy, wygrywał wielokrotnie duże zawody. Jak wiemy, tutaj z tym koniem dopiero się zgrywają, to jest jeden z pierwszych startów na tym koniu, od razu w trzech gwiazdkach, także on też o tym zapowiadał, że to tutaj jeszcze ten start jest też taką zbieraniem doświadczeń, natomiast on na pewno taki zawodnik jak Niklas Lindbeck, no to zawsze jest klasa sama w sobie i on na pewno, można tutaj liczyć na to, że wynik będzie bardzo dobry. Widać ten spokój, widać opanowanie, dobrą współpracę z koniem, no i będzie na pewno tutaj w gronie faworytów, myślę, że w czołówce. Widzieliśmy, ten program był świetnie zaprezentowany, koń był spokojny, te warunki pogodowe nie przeszkodziły w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku. To był dobry przejazd. Mój koń, z którym dopiero się zgrywamy, mimo trudnych warunków pogodowych, świetnie sobie poradził. Prowadzę po ujeżdżeniu, więc jestem szczęśliwy. Zadowolony, jak słyszeliśmy, Niklas Lindbeck,
jest na prowadzeniu po próbie ujeżdżenia. Widzimy tutaj na kolejnych miejscach reprezentanci i reprezentantki Niemiec. Oni tradycyjnie do Baburówka przyjechali tutaj silną i dużą grupą. Najlepszy z Polaków Mateusz Kiempa na miejscu 8. No i on też po próbie ujeżdżenia prowadzi w Mistrzostwach Polski. Małą niespodzianką jest dalekie, odległe miejsce Pawła Spisaka, najlepszego naszego WKKwisty, a pierwsza trójka, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski po próbie ujeżdżenia, to Mateusz Kiempa, drugi Jan Kamiński, no i trzeci ty, Pawle. Myślę, że po tej próbie byłeś zadowolony. Tak, ja tu bym się odniósł bardziej do występu Pawła Spisaka. Wiemy, że Banderas jest gorącym koniem, ma gorącą głowę po folblucie, dlatego te warunki no niestety nie były sprzyjające dla niego i troszeczkę tutaj Banderas się zagotował podczas próby ujeżdżenia, dlatego też troszeczkę dalsze miejsce Pawła w próbie ujeżdżenia. No ale przed nami to, co najważniejsze w WKKW, czyli cross, Dzień Prawdy. I właśnie zaczynamy występem Anny Zimmer, która teraz prezentuje się na głównej arenie na swoim koniu. 3980 metrów to długość trasy, norma czasu 6,59, tempo 570 metrów na minutę. No, bardzo wymagające nie tylko warunki pogodowe, no, ale przede wszystkim ten czas, żeby w tej normie czasu się zmieścić. I to, co wczoraj, czyli w piątek, było utrudnieniem, czyli ten deszcz i wiatr, dziś zawodnicy mogą chwalić. Czyli mówię tutaj o sobocie, prawda, bo to podłoże nie będzie takie twarde. Warunki były, jeśli chodzi o rozgrywanie próby terenowej, można powiedzieć, że idealne. Wczorajszy deszcz spowodował, że właśnie ta trasa jest elastyczna, jest idealna i te konie nie powinny odczuwać trudów właśnie tego podłoża. Także myślę, że tutaj zawodnicy mogą być w pełni usatysfakcjonowani tym wczorajszym deszczem, który wczoraj faktycznie przeszkadzał podczas próby jeżdżenia, natomiast dzisiaj sprawił, że podłoże jest idealne i warunki do rozgrywania tej próby są naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i przede wszystkim nie jest gorąco, tak jak to było w ostatnich latach. To, co cieszyło kibiców, którzy tłumnie tutaj do Baburówka co roku przyjeżdżają. O, tu ważny moment, przerwimy na razie na temat pogody. No, wyłamanie. Tak, bardzo trudna kombinacja techniczna, wymagająca bardzo dużego skupienia i precyzyjnego najazdu na ten wąski człon. Tutaj kolejnym utrudnieniem jest to, że ten człon został ustawiony tuż za zjazdem z takiej górki, co powodowało duże trudności optyczne, jeśli chodzi o dojazd do tej przeszkody, ponieważ my jako zawodnicy poznajemy te przeszkody, ale nie wiemy, jak zareaguje koń. Jedne konie mogą bardzo powoli zejść, nawet przejść do kłusa przed taką przeszkodą, zjeżdżając z takiej górki. Inne natomiast mogą oddać taki zeskok i to powoduje tutaj główną trudność w tej przeszkodzie. No i oczywiście to, że ten człon B był bardzo, bardzo wąski i tam w zasadzie między chrągiewkami jest tylko miejsce, żeby zmieścił się ten koń. Teraz kolejny trudny moment, jeśli chodzi tutaj o trasę krosu, ten kompleks wodny, to może sprawiać problemy. Tak, to już końcówka krosu, konie są troszeczkę zmęczone i widzieliśmy, że ta kombinacja też sprawiła błąd, po tym błędzie zawodnik się wycofał, a przed nami już Sanna Siltakorpi, także bardzo utytułowana zawodniczka z Finlandii i ona była bardzo, bardzo wysoko po próbie ujeżdżenia. Tak, jedzie tutaj na koniu Buffet Bridge, widzimy też bardzo wymagający ten moment, widać tak. Było, jak ona zawodniczka chciała tak z daleka, żeby ten koń się odbił, ale to, co powiedziałem, końcówka krosu, koń już jest troszeczkę zmęczony, dołożył jedną fulę, natomiast odbyło się tutaj bez błędu i zawodniczka w bardzo dobrym czasie kończy ten kros, mimo troszeczkę, tak jak wspomniałem, zawahania przed tym członem B, ale bez punktów karnych. I będzie bardzo wysoko, bo tylko 0,8 sekundy przekroczona norma czasu, ona była 9 po ujeżdżeniu, także jest szansa na bardzo, bardzo wysokie miejsce, kto wie, czy nawet nie obejmie prowadzenia. A przed nami już twój przejazd, po raz kolejny tutaj w potrójnej roli, Pawle, występujesz, bo nie tylko jako zawodnik, jako współorganizator, no ale właśnie jako współkomentujący, to proszę cię, abyś ten swój przejazd na Fuksji skomentował. Fuksja, klacz już doświadczona, z którą właśnie mamy wywalczoną w ubiegłym roku kwalifikację do Mistrzostw Europy. Ten start po dłuższej przerwie spowodowanej drobną kontuzją, więc no nie mogłem tutaj od niej wymagać, że tak powiem, na 100% zaangażowania. Ten start był kontrolny przed Mistrzostwami Europy. Osobiście jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ klacz skakała bardzo dobrze, bardzo pewnie. Troszkę jeszcze jest do nadrobienia, jeśli chodzi o kondycję w dystansie i myślę, że podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w Szczygomiu nadrobimy te elementy i zaprezentujemy się tam z dobrej strony. Tutaj widzimy, że klacz skacze, oddaje pełne skoki. To już jest właśnie końcówka tego krosu. Jeszcze przed nami ta trudna kombinacja z wąskim frontem i następnie przeszkoda wodna.
i naprawdę klacz skakała bardzo dobrze. Drugi koń, na którym wystartowałeś, to Frontiera i tam bardzo dobrze poszło w pierwszej próbie, także myślę, że to był pożyteczny sprawdzian i jeśli chodzi o funkcję i o Frontierę, prawda? Na pewno tak, aczkolwiek u siebie w domu nie jest łatwo startować, ponieważ ta głowa pracuje na kilku frontach, więc zawsze mówię, że lepiej startować gdzieś poza domem, gdzie ta głowa jest skupiona tylko i wyłącznie na startach. No i pewnie ta głowa też inaczej pracuje u całej rodziny państwa Święcickich, którzy kibicują i trzymają za ciebie kciuki. Pani Krystyna Święcicka zawsze mówi, że bardzo denerwuje się podczas tych przejazdów, widząc właśnie choćby taki obrazek jak teraz, czyli ciebie w galopie i przed tymi trudnymi fragmentami trasy. A my teraz oglądamy Franciszkę. Tak, Franciszka Kienki to jest na Lancasterze. Tak, tutaj Franciszka zaprezentowała bardzo szybki przejazd, a tutaj dodajmy, że te przeszkody na głównej arenie imitują troszeczkę przeszkody te, które będziemy jutro mogli oglądać podczas próby skoków. To są przeszkody terenowe, ale na specjalnym takim nowym systemie, który jest już od kilku lat wprowadzany przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Są to przeszkody na takich bezpiecznych kłódkach. Chodzi o bezpieczeństwo. Tak, prawda? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Bardzo dużo tutaj Międzynarodowa Federacja Jeździecka nakłada na bezpieczeństwo duży nacisk i te przeszkody są tak skonstruowane, że w momencie, kiedy koń troszeczkę mocniej uderzy w ten drąg, wtedy ta przeszkoda się składa i zawodnik jest ukarany 11 punktami karnymi, natomiast może jechać dalej, nie ma żadnych skutków tego uderzenia. My już oglądamy przejazd Mateusza Kiempy, ale powiedzmy, że Franciszka rzeczywiście pojechała genialnie, bo skutecznie, bezbłędnie, ale przede wszystkim bardzo szybko ona zmieściła się w normie czasu, 6.55 to jej czas, no i będzie pewnie awans nawet w okolice podium. Na pewno tak, no nie jest łatwo, szczególnie w tych krótkich dystansach, w tych zawodach rozgrywanych C i C, gdzie ten format jest dużo przeszkód na stosunkowo małym dystansie, bardzo ciężko jest zmieścić się w normie czasu i zawodnik, który przejeżdża bez błędów na przeszkodach i w normie czasu, zawsze bardzo, bardzo pnie się w górę po próbie ujeżdżenia. A tu widzimy już Mateusza Kiempę, to jest właśnie zawodnik, który widzieliśmy go podczas próby ujeżdżenia na Lasbanie. Teraz jedzie na tym swoim podstawowym koniu, z którym ma kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. To bardzo także gorąca klacz Grand Supreme, która jest niezwykle szybka w krosie. Może nie jest tak dobra podczas próby ujeżdżenia, natomiast w krosie jest naprawdę bardzo, bardzo szybka i bardzo skuteczna. Mateuszowi zależało bardzo tutaj na udanym starcie. Dodajemy, że jest to reprezentant CSJ Kowal Biały Bór. No i zobaczymy ten fragment. Pierwszy kompleks wodny, wejście takim wąskim frontem, następnie cztery fule do wyskoku z wody. Oj, i tu poważne problemy, upadek. To co mówiliśmy, to bardzo trudny moment. Bardzo trudny moment i klacz, która wręcz pochłania te przeszkody. Powiedziałem w momencie, kiedy Mateusz wykonywał trzecią fulę, że tutaj jest dystans do tego wyskoku na cztery kroki galopu, natomiast klacz po trzecim kroku już się odbiła, co spowodowało, że ten odskok wypadł za daleko, nie wylądowała dobrze na bankiecie i niestety spowodowało to upadek i eliminację. Zawodnik odwieziony, tak, przez dyrektora zawodów do karetki jest taki obowiązek, że po upadku musi zostać przebadany przez lekarza, szczególnie, że Mateusz miał tutaj jeszcze jednego konia, jeszcze startował jako ostatni na Lasban Radowicz. W międzyczasie Michał Knap, broniący tytułu Mistrza Polski z 2016 roku, a to już Andreas Dibowski, tym razem w przerwie między pewnie jednym swoim a drugim przejazdem. O, a tu Michał Knap, też upadek. Tutaj inny kompleks, także techniczna kombinacja z narożnikiem. No i niestety nie widzieliśmy, co się stało, ale też był upadek. Widzimy, że na szczęście nic się nie stało. Wszystko jest dobrze, najważniejszy koń teraz, także Michał nawet nie zdążył się rozebrać, ale przede wszystkim jest to para, która także ma kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, także ten start był tylko i wyłącznie startem kontrolnym, oczywiście to Mistrzostwa Polski, każdy walczył tu o medale, natomiast najważniejszym punktem dla tych zawodników w tym sezonie są Mistrzostwa Europy. A Andreas Dibowski to wszystko obserwuje, a my już na trasie oglądamy reprezentantkę Szwecji Anne Bredberg na koniu Easy to Love, 14 miejsce po próbie ujeżdżenia. Ta woda widzieliśmy pokonana bezbłędnie, tutaj ten odskok wyszedł blisko do tego bankietu, co spowodowało, że koń dobrze wylądował. Ale tutaj sędzia zatrzymuje tą parę. Tak, okazało się, że zawodniczka
na jednym z wcześniejszych kompleksów pokonała przeszkodę z innej klasy. Nie pokonała swojej przeszkody, tylko pokonała pewnie omyłkowo inną przeszkodę, za co została wyeliminowana. No szkoda. Dostaje teraz informację, zostaje zatrzymana, zdjęta z trasy, no i niestety... No widać, niezadowolona, chwila nieuwagi, chwila dekoncentracji, no i to oznacza koniec rywalizacji dla tej Amazonki. A to już Małgorzata Korycka na Poli, polska Amazonka. Pierwszy raz startuje w Mistrzostwach Polski Seniorów, także ważny też dla niej start. Młoda zawodniczka, która z Polą już startowała w konkursie trzygwiazdkowym, natomiast nie były to Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski po raz pierwszy, tak, debiutuje, na pewno duży stres. Ostatnimi czasy Małgosia spędza dużo czasu w Niemczech pod okiem trenera Andreasa Ostholta. Przygotowuje się do kolejnych startów. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Zawodniczka jeszcze mało doświadczona, koń także niewiele razy startował na tym poziomie, ale jak na razie widzimy, świetnie pokonuje te przeszkody. 39. miejsce w konkursie CIC o randze trzech gwiazdek, a 9. jeśli chodzi o walkę o tytuł najlepszego WKK-wisty czy też pary w kraju. Pola to także jest koń dosyć gorący, dlatego te warunki atmosferyczne wczoraj dla tych koni, które są troszeczkę bardziej ekspresyjne, no nie były sprzyjające. A to ta kombinacja z narożnikiem, na której widzieliśmy upadek Michała Knapa. Tutaj Małgosia pięknie pokonuje tą przeszkodę. Tam widzieliśmy, było wejście w dosyć ciemne miejsce, co także jest problemem dla koni. Następnie narożnik pokonywał na 3 fule i na 4 fule po dużym łuku wąski front. Ale widać było, że zadowolona. Tu jeden z chyba najmłodszych miłośników jeździectwa na naszych ekranach. Tam był oczywiście przekroczony czas 7.41, no ale bezbłędnie, bez upadków, także myślę, że Małgosia Korycka była z tego przejazdu, z tej próby terenowej zadowolona. A przed nami Niklas Lindbeck, czyli lider po próbie ujeżdżenia. Widzieliśmy, jak luzacy team przygotowywał tego konia tuż przed startem. Smarowany koń był taką maścią poślizgową. Właśnie na niektórych przeszkodach widzimy jeszcze takie białe smugi. To jest efekt tego, że koń, jeżeli troszeczkę zawadzi, to ta maść zostaje na tych przeszkodach, a powoduje to, ułatwia przedostanie się koniowi bezpiecznie na drugą stronę. Czyli wracamy znów do bezpieczeństwa, czyli to ponad wszystko, jeśli chodzi o konia i o zawodnika. Wspominaliśmy o tym, że jest to doświadczony jeździec. W 2013 roku ukończył Mistrzostwa Europy ze srebrnym medalem drużynowym. No ale tutaj widzimy... Niestety to jest ten kompleks właśnie z tym narożnikiem, na którym... Jak wracamy do tego, miał problem także Michał Knap. Tak, nie widzieliśmy tutaj tego wyłamania. Najeżdża drugi raz Niklas Lindbeck. Ale to już jest druga próba. Tak, niestety to jest druga próba. No i możemy mówić o niespodziance. Lider po ujeżdżeniu nie kończy tego krosu. To chyba najlepszy dowód na to, jak wymagająca jest to próba i jak wiele czynników wpływa na to, czy dana para ukończy tę próbę, czy też nie. Warte podkreślenia jest także to, co widzieliśmy przed chwilą, jak Małgosia Korycka pokonywała tą przeszkodę bez problemów. Młoda zawodniczka, mówiliśmy, mało doświadczona, jednak pokonała sobie świetnie i bez problemów. Natomiast taka gwiazda Niklas Lindbeck, mimo że na mniej doświadczonym koniu, no miał tutaj problemy, które spowodowały, że musiał zrezygnować z przejazdu. No a na naszych ekranach już Paweł Spisak na Banderasie. Mówiliśmy już o nim, o tym niepowodzeniu w próbie ujeżdżenia, ale to, co tam było minusem dla Banderasa, tutaj będzie na pewno na plus, bo to, mówiąc waszym żargonem, taki gorący koń i tutaj ta energia na pewno będzie sprzyjała. No tak, znamy Pawła, wiemy, że on się nie poddaje i te straty, które wczoraj się nawet w tej klasyfikacji medalowej pojawiły, tak? Tutaj na pewno Paweł będzie próbował wszystko odzyskać. On wie, że zawody kończą się w niedzielę i tu trzeba przejechać do końca jak najlepiej, co powinno dać awans. Widzimy, jak świetnie galopuje. To, co wczoraj przeszkadzało Banderasowi, czyli między innymi pochodzenie, to, że jest po forblucie, po świetnie biegającym forblucie. Dzisiaj widzimy ta długość każdego kroku, tej fule galopu jest jak dużo terenu kryje Banderas. Natychmiast po skoku jest w pełnym galopie i teraz także trudna kombinacja, wejście przez kłody, zjazd do takiego dołu, następna kłoda i na to i później jeszcze wąski front, także bardzo trudna, dwa duże bardzo skoki. No i znów przyspieszenie widzimy. I znowu od razu przyspieszenie. Tak, ryzykuje także Paweł, on się nie poddaje, tak jak wspomniałeś, mimo że 25. miejsce w tym konkursie trzygwiazdkowym po ujeżdżeniu zajmuje, a dopiero 6. w Mistrzostwach Polski, a przypomnijmy, że on już 5-krotnie stawał na najwyższym stopniu podium, jeśli chodzi o Mistrzostwa Kraju, no to widać tutaj, że naprawdę bardzo zależy mu na tym, żeby się zrehabilitować po piątkowym ujeżdżeniu.
Na pewno tak, szóste miejsce, teoretycznie odległe, aczkolwiek te różnice nie były aż tak duże i Paweł doskonale wiedział, że tutaj czysty cross przejechany w normie czasu na pewno da awans. I widzimy, świetnie pokonany kolejny wąski front tutaj, także taka specjalna postawiona, może nie zagadka, ale tutaj trudność na balans zawodnika, czy on zjeżdżając z tej górki jest w stanie cały czas panować i kontrolować najazd tego konia na ten wąski front. I kompleks wodny. Zobaczymy, jak tutaj z tym fragmentem sobie poradzi, bo już nie jedna także para miała problemu. Tam widzieliśmy zawodników, niektórzy do tego narożnika jechali troszeczkę dłuższą drogą na więcej kroków galopu. Paweł tutaj zaryzykował, pojechał tą najkrótszą drogą na 4 fule, pokonany bezbłędnie, no ale ta para już wielokrotnie startowała na tej rangi zawodów i na pewno Paweł doskonale wiedział, na co stać Banderasa i świetnie pokonał tą próbę. No, fantastyczny przejazd Pawła Spisaka z Gako Galant Skibno. 6:58 czas zmieścił się w normie. Rewelacyjny dzień, także na pewno jest zadowolony, w dużo lepszym humorze niż jeszcze dzień wcześniej. Widzimy tutaj gratulacje, cały team, cała rodzina kibicuje Pawłowi. Jest okazja do tego, żeby przyjechać do Baborówka i go wspierać w tych startach. Kolejna zawodniczka z Niemiec to Nadine Marzal. Dosyć niedawno pojawiła się w światowym WKKW, ale zawsze świetnie prezentowała się podczas próby ujeżdżenia. I teraz młode konie wprowadza w te konkursy trzygwiazdkowe. No tu niestety widzimy błąd, ale tak jak mówiłem, to jest bardzo, bardzo trudna kombinacja. I chwila nieuwagi spowodowała, że koń poszedł bokiem. Niestety 20 punktów karnych. Zawodniczka po tym błędzie wybrała trasę alternatywną, czyli dłuższą, ale łatwiejszą, po to, aby z młodym koniem ukończyć te zawody. Na pewno kolejny taki start to ogromne doświadczenie. Jak wiemy, w WKKW i w jeździectwie to doświadczenie odgrywa bardzo dużą rolę. 16 po ujeżdżeniu, także też no, nie ma nic do stracenia. Tutaj przecież można te straty odrobić. Pokazał to Paweł Spisak swoim fantastycznym przejazdem. Oj, tutaj duże problemy na tym kompleksie wodnym. Tak, to widzieliśmy, że koń nie do końca chętnie wskakuje do tej wody, chociaż tutaj już ten skok był lepszy, ale zawodniczka w tym momencie zdecydowała po raz kolejny trasę alternatywną, z tym, że za pierwszym razem była ona po błędzie, natomiast tutaj nie ryzykowała najazdu na ten trudny technicznie narożnik. Myślę, że to wejście spowodowało, że wiedziała, że koń nie czuje się tutaj najpewniej. Zgromadzona publiczność to także wpływa na to, że ten koń nie zawsze pewnie i chętnie wskakuje w dany kompleks. Pojechała tutaj objazdem, czyli nie zarobiła punktów karnych, jeśli chodzi o skoki na przeszkody, natomiast ukarała się tym, że musiała pojechać dłuższą trasą, co zapewne spowodowało, że zdobędzie troszeczkę więcej punktów za przekroczenie normy czasu. Zobaczymy, jak poradzi sobie na krosie Joanna Pawlak na koniu Fantastic Frieda. Mówiłeś o tych kompleksach wodnych. To zawsze jest utrudnienie, prawda? Jak przystępujecie do próby krosu, próby terenowej, to zawsze mówicie, że ten kompleks jeden czy drugi wodny to jest zawsze trudny moment. Jakakolwiek zawsze, by ta trasa nie zawsze była. Zawsze gospodarz toru na tych kompleksach wodnych ustawia, że tak powiem, najbardziej techniczne kombinacje, wymagające największej precyzji, większej koncentracji. Często też się tak składa, że wokół tych kompleksów wodnych jest najwięcej publiczności, a to jest także kolejny aspekt, który powoduje jakąś dekoncentrację u konia i jeźdźca. Paulinę Knorr, kolejna Amazonka na naszych ekranach. Kolejna młoda zawodniczka z Niemiec, ale wiemy, że jak ktoś przyjeżdża na zawody i do Baborówka, i na każde inne, jest reprezentantem Niemiec, to zawsze jest to, osoba, która może tutaj liczyć na dobry wynik, ponieważ no, Niemcy to absolutna światowa potęga. I tam ten cykl szkolenia, przygotowania do zawodów jest na najwyższym poziomie. Dlatego zawsze zawodnicy z Niemiec prezentują bardzo wysoką formę i zawsze tutaj oni zajmują miejsca w tej pierwszej części listy wyników. Tu w miarę dobrze przejechała ten fragment, a wracając do reprezentacji Niemiec, to podkreślacie ty i inni reprezentanci Polski, jak ważne są i cenne uwagi Andreasa Dibowskiego, który właśnie stamtąd się wywodzi, jest waszym trenerem, także warto kontynuować z nim współpracę, bo przecież ten model jest powielany na całym świecie i na pewno służy to rozwojowi polskiego WKKW.
Z pewnością Andreas to ogromna skarbnica wiedzy i uważam, że to był bardzo dobry ruch i bardzo się cieszę, że Andreas się zdecydował. To nie była także dla niego łatwa decyzja, on jest sam cały czas czynnym zawodnikiem, musi też godzić te dwie role i podczas zawodów, i podczas całego sezonu. Także tutaj z naszej strony ogromna wdzięczność, że zgodził się na to stanowisko i mam nadzieję, że jeszcze polska kadra w dłuższym okresie będzie korzystać z jego cennych rad i że to przyniesie to zbliżenie naszej kadry do tej światowej czołówki. Na pewno obserwuję ten przejazd, bo widzimy Jana Kamińskiego, który zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, także ma tutaj apetyt i duże szanse na medalową pozycję, a kto wie, może nawet na wygraną, jak na razie jedzie dobrze. Tak, Janek to brązowy medalista z roku ubiegłego. Wiemy, że zawsze jeździ szybko, co często jest ryzykowne, ale tutaj świetnie ten senior skacze. Senior także bardzo, bardzo doświadczony koń, zgrany z Jankiem. Przed nimi już tutaj tylko ostatni kompleks wodny, także myślę, że nie powinno być już żadnej niespodzianki, aczkolwiek tutaj troszeczkę daleki, podyktowany odskok. Janek troszeczkę ratował się tutaj, odchylając ramiona do tyłu, żeby ten koń wylądował bezpiecznie. I ostatni kompleks wodny. Pasująca odległość do narożnika. Tak, to trudny moment choćby dlatego, że tak jak mówisz, konie już są zmęczone tutaj, prawda? Bo to już końcówka trasy. Ale bardzo udany widzimy, że przejazd. Tak, do końca świetnie galopuje. Tutaj widzimy na mecie zawodnik natychmiast po skończonym przejeździe. Zasada, która przyświeca nam, zawodnikom i wszystkim, którzy startują, organizują i są w jeździectwie, żeby dobro konia jest na pierwszym miejscu. Tutaj widzimy, jak zawodnik wykręca tak zwane hacele, powodujące, że koń nie ślizga się na trawie. Obkładanie lodem, mimo że nie ma upału. Tak, chłodzenie chłodzenie konie tutaj po ścięgna, wysiłku, tak? Ścięgna po takim galopie są bardzo przegrzane i właśnie przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby jak najszybciej wychłodzić tego konia. Anne Zimmer, już oglądaliśmy tę Amazonkę, teraz na próbie krosu, zobaczymy jak poradzi sobie. Też bardzo udany start. Zawodniczka zajmowała drugie miejsce po próbie ujeżdżenia. I tutaj widzimy, że precyzyjnie naprowadza. To jest troszeczkę wolniejszy moment tej trasy krosu, ponieważ na głównej arenie są ustawione trzy przeszkody. Zawodnik musi zwolnić, żeby precyzyjnie najechać na każdą z tych przeszkód. Dosyć kręte fragmenty, prawda, trasy. Tak jest, ale to także jest spowodowane tym, aby publiczność zebrana wokół tutaj kompleksu wodnego mogła jak najczęściej, jak najdłużej obserwować i podziwiać te znakomite gwiazdy, które przyjechały do Babrówka. No a jedną z nich jest ten, o którym już mówiliśmy, Andreas Dibowski. Jedzie pięknie, aż przyjemnie patrzeć na przejazd tego zawodnika. Proszę spojrzeć. Andreas zawsze jeździ bardzo szybko, jest niezwykle skuteczny w tej swojej jeździe. Tutaj z młodym koniem, rozmawialiśmy o tym na początku, że jeszcze nie do końca był zdecydowany, czy pojedzie w konkursie dwugwiazdkowym, zdecydowanie łatwiejszym. Natomiast wybrał ten najtrudniejszy konkurs, konkurs trzygwiazdkowy. No i czekamy, zobaczymy jak sobie poradzi z tymi trudnymi kombinacjami. Jego doświadczenie pozwala mu na to, aby nie bać się ryzyka. Prawda, on doskonale potrafi współpracować z końmi, no i tutaj też ryzykuje. No, staje przed ogromną szansą wyjścia na prowadzenie. Szóste miejsce po próbie ujeżdżenia, ale on doskonale zna sytuację, wie, że bardzo ciężko jest zawodnikom zmieścić się w normie czasu, dlatego widzimy po każdej przeszkodzie od razu przyspiesza. Koń świetnie galopuje, bardzo obszerny jest ten krok galopu. Tak jak w przypadku Banderosa, kryjący bardzo dużo terenu. Przypominamy, że to drużynowy mistrz olimpijski z Pekinu i ma wiele, wiele innych sukcesów na swoim koncie. Niezwykle duże doświadczenie i widać tutaj ten trudny fragment pokonany bezbłędnie. Tak, bardzo, bardzo dobry najazd, precyzyjny, spowodowało, że nie było żadnych problemów. Dodajmy także, że Andreas jest w tej pierwszej piątce kadry niemieckiej, która szykuje się do Mistrzostw Europy w Strzegomiu. Także na pewno powinniśmy go zobaczyć nie tylko w roli trenera naszej reprezentacji, ale także jako zawodnika reprezentującego Niemcy. Gdy wyruszał na trasę, jeszcze świeciło słońce, teraz pada deszcz, także do tego też trzeba umieć się przystosować w trakcie jazdy, w trakcie pokonywania tej próby.
terenowej. Na razie nie widzimy, żeby to przeszkadzało Andreasowi. Wręcz jakby wstąpił w niego jeszcze taki większy duch walki. Myślę, że widzowie też chętnie na to patrzą, dlatego jedyne co to pewnie schowają się pod parasole, ale na pewno nie opuszczą okolic tutaj i tej głównej areny parkouru i tych miejsc, z których można obserwować przejazdy próby terenowej na całej jej długości. Na pewno za to jako zawodnicy jesteśmy bardzo wdzięczni. To jest specyfika WKKW, że tutaj czy deszcz, czy wiatr, no takie są warunki i w takich warunkach trzeba startować. Teraz już widzimy, nagle przestało padać, a publiczność została, publiczność dalej kibicuje, wspiera nas w tych zmaganiach, także za to jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i szczęśliwi. A Andreas Dibowski przetrwał i ten deszcz jedzie wciąż bardzo dobrze, bezbłędnie. Tak, tutaj widzieliśmy, pojechał dłuższą tą trasą, wykonał więcej tych kroków galopu, ale on wiedział, że ten koniec mniej doświadczony, nie mógł zaryzykować tak trudnym najazdem na narożnik, który by powodował, że koń miałby możliwość spłynięcia, jak my to mówimy, także pojechał bardzo precyzyjnie, nie ryzykując wyłamania. Fantastyczny przejazd Andreasa Dibowskiego. Mariusz Kleniuk na naszych ekranach, na Loretcie, to zdobywca Pucharu Polski w WKKW z zeszłego roku, także też doświadczony nasz zawodnik. Bardzo doświadczony zawodnik, który z klaczą Winona, której tutaj nie prezentuje, on startował nią 2 tygodnie temu w niemieckim Lumilen. Mają także kwalifikacje do Mistrzostw Europy i ta para na pewno będzie reprezentować nasz kraj podczas Mistrzostw Europy. Tutaj na swojej drugiej klaczy, na klaczy Loretta, która także świetnie się spisuje w konkursach trzygwiazdkowych. Walka o tytuł mistrza Polski trwa, stąd na naszych ekranach kolejny nasz reprezentant, Mateusz Kiempa na Las Banradowicz. Z tym pierwszym koniem nie powiodło mu się, zobaczymy jak teraz sobie poradzi, to też na pewno ma wpływ, prawda? Oj, tutaj też z małym problemem. Tak, widzimy, że już troszeczkę jest zmęczony Las Ban, natomiast to koń, który ma ogromne serce i niezwykłe warunki, jeśli chodzi o skoki. Mateusz startuje na tym koniu także z powodzeniem w konkursach typowych skoków, widzieliśmy go wielokrotnie, nawet wygrywając konkursy Met 40. Startował choćby podczas kawaliady. Tak, i tam też wygrywał. Tu widzimy, że Las Ban już nie ma takiej świeżości jak chociażby kończący przed chwilą Wolfsmund Andreasa Dibowskiego czy Banderas, ale jednak do końca walczy tutaj Mateusz o to, aby uzyskać jak najlepszy wynik w Mistrzostwach Polski. My byliśmy tutaj na mecie tego przejazdu i Mateusz tylko krzyknął, że siły już nie miał, ale serce wielkie, stąd też właśnie taki, a nie inny wynik. Doszło do nieporozumienia między nami na kombinacji numer 16 z narożnikiem. Być może miało na to wpływ zmęczenie konia. Nie znam go jeszcze tak dobrze, ale wrócimy tutaj, powalczyć. Niklas Lindbeck, choć nie ukończył krosu, to już zapowiedział, że do Baborówka wróci i to z pewnością najbardziej cieszy organizatorów, a jego niepowodzenie wykorzystała choćby Sanna Siltakorpi, fińska amazonka, która obejmuje prowadzenie po 2 próbach. Na 2. miejscu Andreas Dibowski na Wolfsmondzie, także przetasowanie, jeśli chodzi o tą klasyfikację. I proszę zobaczyć, Paweł Spisak na 8. miejscu na Baderasie, awans z 25. pozycji. No i oczywiście on obejmuje prowadzenie w walce o Mistrzostwo Polski przed próbą skoków, która zapowiada się niezwykle interesująco. Tu już widzimy zawodników, którzy są na parkurze, sprawdzają jak gospodarz toru ten przejazd zaplanował.
To ważny moment, prawda, dla Was zawodników przed podejściem do skoków. To jest bardzo ważny moment, dlatego że musimy sprawdzić odpowiednio dystanse, jakie tutaj gospodarz toru zaproponował dla nas zawodników. To jest także bardzo ważny dzień, ponieważ po trudnach próby terenowej wszyscy zawodnicy, cały sztab regeneruje te konie, aby one jak najlepiej zaprezentowały się, jak były jak najświeższe podczas próby skoków, a dodajmy także, że dzisiaj rano odbył się jeszcze przegląd weterynaryjny, który niestety zakończył się nieszczęśliwie dla Mateusza Kiempy, który prezentując Lasbana Radowiksa niestety musiał zostać wycofany, gdyż ten koń no, nie prezentował się najlepiej i nie mógł przystąpić do próby skoków. My już widzimy Pawła Spisaka na banderasie, staje przed wielką szansą nie tylko jeszcze poprawienia swojej pozycji w tej generalnej klasyfikacji tego najważniejszego konkursu, no ale przede wszystkim do zdobycia 6. w karierze tytułu Mistrza Polski w WKKW. Skupiony, bardzo skupiony. Bardzo skupiony, ponieważ banderas jest obdarzony niezwykłymi warunkami fizycznymi. On potrafi skakać bardzo dobrze, natomiast jego technika, szczególnie przednich nóg, nie jest idealna i Paweł musi bardzo precyzyjnie go prowadzić. To jest bardzo silny koń, on widzimy, no, tych drągów nie dotyka, natomiast to jest wszystko także spowodowane tym, że są te odskoki są w idealnym miejscu przez Pawła zaproponowane i dlatego ogromna tutaj praca i precyzja prowadzenia podczas tej próby Pawła Spisaka i na razie bezbłędnie, no fantastyczny przejazd. Proszę zobaczyć, jak się cieszy. Wytrzymał tę próbę nerwów. Zadowolony. Naprawdę fenomenalne zarówno ta próba terenowa, jak i próba skoku w wykonaniu Pawła Spisaka. A teraz Andreas Dibowski przed dużą szansą wygrania całego konkursu CIC o randze trzech gwiazdek. Drugie miejsce po próbie terenowej. Dodajmy, że w próbie terenowej tylko 3 konie zmieściły się w normie czasu. Natomiast próba skoków także okazała się bardzo trudna. I jak do tej pory mamy tylko 3 bezbłędne przejazdy. Między innymi Pawła Spisaka na banderasie. I tutaj też skupienie. Tutaj też świadomość, że jeden błąd może zadecydować o końcowym rezultacie. Dodajmy, że przecież Andreas powtarzał, że przyjechał tutaj nie wiedząc jeszcze, czy wystartuje w konkursie dwu- czy trzygwiazdkowym. To także jest różnica, jeśli chodzi o wysokość tych przeszkód. Tutaj przeszkody mają 125 cm wysokości, natomiast w konkursie dwugwiazdkowym ta wysokość jest 115. Czas Pawła Spisaka 81,58. Zobaczymy, jak przejedzie Dibowski. Także bardzo precyzyjnie prowadzi swojego młodego konia, dyktuje odpowiednie odskoki. Przed nim jeszcze tylko 2 przeszkody. Mocna jazda do ostatniego. No i też bezbłędnie. Fantastyczny przejazd. 78,28. To czas reprezentanta Niemiec, trenera kadry polskich WKKW-istów. Zadowolony. Nie dziwimy się, rzeczywiście przejechał fenomenalnie. A teraz Sanna Siltakorpi. No czy ona wytrzyma tę próbę nerwów? Bo przecież ona prowadzi po próbach ujeżdżenia i terenowej. No i wielkie wyzwanie przed tą Amazonką. Wielkie wyzwanie, tylko pół punktu przewagi nad Andreasem Dibowskim. Nie może sobie pozwolić na zrzutkę, nie może sobie także pozwolić na przekroczenie normy czasu, czyli musi pojechać czysto, bezbłędnie i w miarę szybko, żeby tego czasu nie przekroczyć. No i zobaczymy, czy stać ją na to. Nowe doświadczenie z pewnością tutaj w Baborówku. Zaczęła bardzo dobrze, koń skacze pewnie. Też widać, że silny koń, prawda? I widzimy, tutaj pojechała bardzo krótko na kolejny trzyczłonowy szereg. Triple bar. Oj, niestety i błąd. Zrzutka. I druga zrzutka. No, Sanna Siltakorpi, drodzy Państwo, nie wygra już tych zawodów. Zaprzepaściła szansę, myślę, że nie tylko na zwycięstwo, na pewno nie na zwycięstwo, ale nawet nie na miejsce na podium. 2 zrzutki to 8 punktów karnych. Bardzo ciasno było w czołówce, tam te różnice były minimalne między jednym a drugim zawodnikiem, między Andreasem Dibowskim a Zaną było tylko pół punktu różnicy, także każda zrzutka zsuwa tą zawodniczkę na dalsze miejsce. No na pewno będzie żałowała straconej szansy. W tym momencie spada także za Pawła Spisaka, który plasuje się na 5. miejscu. No i wydaje mi się, że też pojedzie
wolniej. Tak, odrobinę wolniej, 80,09. Także Sana Silta Korpi nie utrzymała pierwszej pozycji. To win a competition is every time a good feeling. For me it's not the winning. Zawsze jest miło wygrywać, jednak nie za każdym razem zwycięstwo jest najważniejsze. Dla mnie bardzo ważny jest rozwój konia, aby z zawodów na zawody zdobywał doświadczenie, tak jak to było w Baborówku. Jakie są Pana wrażenia z całych zawodów? Jestem tutaj bardzo często i widzę ogromny rozwój tej imprezy, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jest Pan również trenerem reprezentacji Polski. Jak Pan ocenia start swych podopiecznych? W ciągu roku lub dwóch nie można dokonać zmian, które przyniosą spektakularne wyniki. Zakładaliśmy sobie, że potrzebujemy 5-letniego okresu, aby osiągnąć założone cele. Obawiam się, że oczekiwania niektórych osób są wobec tegorocznych mistrzostw Europy nierealne. Mamy 5 zakwalifikowanych zawodników, ale nie możemy liczyć, że zdobędą medal. Naszym celem jest ukończenie tych zawodów w komplecie. I to końcowe wyniki konkursu C i C o randze 3 gwiazdek podczas festiwalu jeździeckiego Baborówko. Andreas Dibowski zwycięzcą, Franziska Keinki na drugim miejscu i Anne Zimmer na trzecim, a więc dominacja reprezentantów Niemiec, ale to co nas najbardziej cieszy to 5 miejsce Pawła Spisaka na Banderasie, no i on zostaje mistrzem Polski. Przed nami dekoracja najlepszych jeźdźców i najlepszych amazonek. Amazonki zresztą całkiem dobrze radziły sobie podczas tegorocznego festiwalu, zajmowały czołowe miejsca, również w innych konkursach tutaj 2 na podium, a najlepszy okazał się Andreas Dibowski. Mistrzostwa Polski seniorów, tak jak już mówiliśmy, Paweł Spisak, 6 tytuł mistrza kraju w karierze, Jan Kamiński na miejscu 2 i Mariusz Kleniuk na miejscu 3. Brązowy medal dla tego zawodnika, a ty, Pawle, kończysz na fuksji na miejscu 4, tym najbardziej nielubianym dla sportowców, ale kolejny raz w czołówce. Udało się. Banderas potwierdził, że rzeczywiście jest w fantastycznej formie i ten pierwszy dzień to był wypadek przy pracy i na krosie wczoraj i na parkurze dzisiaj, no, spisywał się kapitalnie. Jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z jego formy, a przez to, że ta forma była wysoka, udało się zdobyć kolejny tytuł mistrza Polski. Szczęśliwy Paweł Spisak. Gratulacje dla najlepszego polskiego WKKwisty. 4-krotnie startował już na Igrzyskach Olimpijskich, a teraz zdobywa 6 tytuł mistrza kraju. Przypominamy, na miejscu 2 Jan Kamiński, na 3 Mariusz Kleniuk. Chcemy tę imprezę rozwijać, to nam, ta zasada nam wtóruje, chcemy się uczyć, chcemy poprawiać błędy, które zawsze są przy organizacji takiego wydarzenia i ta pokora wobec właśnie organizacji takiej imprezy zawsze nam tutaj towarzyszy i mamy nadzieję, że po raz kolejny będziemy mogli zorganizować imprezę na poziomie 3 gwiazdek i że będziemy mogli tutaj gościć coraz większe sławy jeździectwa. Tyle Henryk Święcicki, organizator zawodów. My widzimy rundę honorową. No i czekamy już na te kolejne wydarzenia, kolejne konkursy, kolejny festiwal, ale zapraszamy Państwa do Baborówka już na przełomie września-października na finał Pucharu Polski WKKW.